Dołem. I będziemy skręcać w lewo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Tutaj musimy pamiętać po pierwsze o tramwajach, po drugie, że nie możemy za daleko wypuścić przodu pojazdu, bo są pachołki, prawda? Po trzecie, że jest bankomat PKO po prawej stronie, jedziemy. I jako, że nie, mimo, że jest zakaz postoju na drodze, może pan trafić na samochody, które zaparkowały i trzeba takim szerokim łukiem, żeby tutaj już być wyprostowanym. I jedziemy. Dobra. I teraz jedziemy tutaj i również bardzo rzadko tu jest stosowane zawracanie na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. To nie jest skrzyżowanie, bo to jest obszar zamieszkania, więc to nie jest. Natomiast w tamtym miejscu, tu gdzie przed nami auto skręca w lewo lub zawraca, zawraca się rzadko ze względu na to, że jest ciasno. Jeżeli po lewej stronie widzimy tam czerwony samochód, jakby ktoś tam stał dalej, to jest bardzo ciężko. Nawet w tych warunkach egzaminator nie zdecydowałby się na skrzyżowanie. My to spróbujemy. Czyli musimy zrobić tak, jak to robiliśmy w ciasnym, czyli podjechać na wprost i zatrzymać się z zatrzymaniem. Patrzymy z prawej strony, nie ma nikogo. Jedziemy na wprost. Nie kręcimy, zatrzymujemy się. Kierunkowskaz w lewo, pełny skręt. W miejscu trzymamy hamulec. I teraz dopiero po pełnym skręcie możemy ruszać sobie. Z prawej strony nie ma nikogo, z prawej strony nie ma nikogo i jedziemy, kręcimy w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, zawracamy. I teraz widzimy, że tutaj zawracanie jest wtedy, kiedy za przejściem dla pieszych nie ma jednego samochodu. Jakby stał sam niebieski, to dopiero egzaminator by się tu zdecydował. W tych warunkach zawracanie jest bardzo trudne.